Witam wszystkich z tej strony, witam was w serii Mody kontra Gra. I tak, wiem, że bardzo dawno nie było i przepraszam was za to, ale szczerze powiem wam, że ostatnio mam nie mam za bardzo ochoty grać w Sims 4. Jeszcze jeśli chodzi o wyzwania kasowe, to jeszcze, bo je nagrywam z Maćkiem, a ja uwielbiam nagrywać z Maćkiem, jest śmiesznie, ale tak generalnie, a już na jakąś rozrywkę, to powiem wam szczerze, że nie bardzo, dlatego też nie ma Adasia tak długo. Może nie wiem, jak wyjdą zwierzaki, to gdzieś ta chęć mi powróci. Co nie znaczy, że Adasia nie będzie, bo na pewno będzie, ale wiecie, ja po prostu nie lubię nagrywać na siłę, bo to nie ma sensu. Ale stwierdziłam, że nagram właśnie sobie Mody kontra Gra, bo dawno nie było i przypominam, że Mody kontra Gra nagrywam sama, a wyzwania kas z Maćkiem. I stwierdziłam, że zrobię sobie dzisiaj nastolatka, dlatego że przeglądałam sobie playlistę z Mody kontra Gra i widziałam, że faceta dawno nie robiłam. I stwierdziłam, że właśnie zrobię nastolatka. I znalazłam sobie tutaj, proszę bardzo, Mazura, ma na imię Dylan. Tak, tutaj mamy twórcę, Bartek. Cześć, tylu Dylan ma 16 lat i bardzo chciałby, byś pomogła mu wybrać ubrania na pewien wyjazd. Nie jest napisane, na jaki konkretny wyjazd. Ja myślę, że generalnie troszeczkę go zmienię, bo wygląda na sympatycznego chłopaka, ale myślę, że takiego dość nieśmiałego. Myślę, że jakiegoś bad boya z niego robić też nie będę, absolutnie, ale no zobaczmy, przyjrzyjmy mu się z bliska. O, zobaczcie, bardzo fajny chłopak, wygląda mega sympatycznie, jest romantykiem. Okej. Także tak wygląda w stroju codziennym, w oficjalnym, proszę bardzo. Sportowy, nie wiem dlaczego ma kulczyki, no ale okej, być może lubi. Choć myślę, że po prostu gdzieś tam się wylosowały. No, do snu widzę super, kapciochy ma, jak przystało na prawdziwego faceta. Imprezowy i na basen. Okej. Powiem wam, że wygląda naprawdę fajnie, jest mega sympatyczny. Czekajcie, zdejmę mu na chwilkę czapkę. O, proszę. Fajny, fajny, podoba mi się. Także tak jak mówię, ja myślę, że go tak zmienię, nie na jakiegoś bad boya, ale tak odrobinę, by troszeczkę lepiej wyglądał. Także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ja oczywiście za chwilkę pobiorę go sobie jeszcze raz, później dla porównania. No i za chwilkę do was wrócę.
Okej, kochani, jestem. Tak wygląda Dylan. I tak jak mówiłam, zmieniłam go, ale nie chciałam go zmieniać jakoś bardzo. Chciałam, żeby był w miarę podobny, ale żeby chociaż troszeczkę zmienił swój styl. Także dla przypomnienia, tak wyglądał wcześniej. Myślę, że zdejmę mu czapkę. O, proszę bardzo. A tak wygląda teraz i stwierdziłam, że dam mu też takie dłuższe włosy, tylko ma troszeczkę inaczej ułożoną fryzurę. Kolor jest podobny, także skina jakiegoś nie dawałam, tylko delikatnie tutaj zmieniłam jakby odcień. No i tak wygląda w stroju codziennym, ma taki sweter, koszulkę, jeansy, myślę, że wygląda całkiem ok. Myślę, że na taki obiad, bo ja nie pasuję, zresztą jest romantykiem, nie ma sensu go tak zmieniać. Tutaj bardzo proszę oficjalny, mam marynarkę, spodnie, myślę, że też całkiem fajnie. Sportowy, koszulkę, dresy, normalnie. Tak, tutaj mam gacie, są takie simsowe, strasznie mi się spodobały, stwierdziłam, że właśnie takie simsowe mu dam. Na imprezę też myślę, że spoko wygląda, ma taką kurtkę, zobaczcie, bardzo, bardzo fajną, jeansy, trampki, więc myślę, że super wygląda. I na basen ma takie gacie, facetów jak zawsze robi się dużo szybciej, wiadomo, także, no bo nie ma wielu dodatków, makijaży i tak dalej, ale myślę, że Dylan wygląda całkiem fajnie. No i co, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym. Przypomnę, hashtag mody Tula, wszystko znajdziecie w opisie. I linki do modów również znajdziecie w opisie, bo jest jeden sim, więc myślę, że spokojnie się zmieszczą. Także co, kochani, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!